Arkadiusz Błaszczyk, dzień dobry, słuchacie Państwo Radia dla Ciebie. Na magazyn sportowy, jak w każdy piątek, zapraszam wspólnie z naszym stałym ekspertem Tomaszem Sokołowskim. Cześć Tomku. Witam Ciebie Arku, dzień dobry Państwu. A naszym gościem jest dziś były znakomity piłkarz, m.in. Legii Warszawa, Juliusz Kruszanki. Kłaniam się Panie Juliuszu. Dzień dobry, dziękuję za znakomity. Głównym tematem oczywiście wczorajszy mecz Legia Molde, bolesna porażka przy Łazienkowskiej 0-3, co oznacza oczywiście koniec przygody z Ligą Konferencji. No i tak, zastanawiam się, od czego zacząć. Czy panowie chyba lekko w szoku nie są, bo raz porażka, dwa porażka w takim stylu, no i koniec przygody w europejskich pucharach, porażka w takich rozmiarach. Czy tego się spodziewaliśmy? Chyba nie do końca. Panie Juliuszu, czy Tomku? Ja pierwszy, tak? No. Chciałoby się coś mądrego powiedzieć. Tylu ekspertów już się wczoraj nasłuchałem przed meczem, po meczu i przychodzę tutaj i chciałbym coś mądrego powiedzieć, ale wydaje mi się, że jak cokolwiek bym nie powiedział, to już to zostało to powiedziane. Jest przykro przede wszystkim dla kibiców, którzy rzeczywiście przyszli, cały stadion wypełnili, świetne zachowanie kibiców, no fajerwerki odbyły się przed meczem, ale no szkoda mi przede wszystkim kibiców. No wydawało się, Tomek, że w tym pierwszym meczu, ta pierwsza połowa to był taki wypadek przy pracy, bo po zmianie stron już tam była kompletnie inna drużyna, już Legia dominowała. No i pomyśleliśmy sobie, wnioski zostały wyciągnięte i ten drugi mecz raczej będzie wyglądał jak ta druga połowa, jeszcze na własnym terenie. No tymczasem okazało się, że chyba ta druga połowa w Molde to był taki wypadek przy pracy. Dwóch meczów zagrać tylko ćwiartkę czy jedną połowę to jest wystarczająco mało i to tylko było troszeczkę takie zatarcie całego obrazu tego dwumeczu, jak naprawdę jakie oblicze ma Legia przeciwko właśnie Molde. I drużyna, która dopiero za miesiąc czy więcej nawet będzie przygotowuje się do rozgrywek, jest tak przygotowana i czy boisko sztuczne, czy trawiaste, dla niej nie było znaczenia. Obronili się piłkarsko. Legia w każdym elemencie, bo o tym wczorajszym spotkaniu, że i była spóźniona i ten pressing, który chcieli nałożyć, jak Molde rozpoczynało od bramki, to takie, jak patrzyłem na to, to takie pozory podchodzenia, ułamek tempo, czy nawet dwa tempa spóźnieni są do tego pressingu. Ruchliwość zawodników Molde i spokoju rozegrania, no to była taka imponująca. Nic na nim nie robiło, że ktoś podchodzi. Oni zawsze wychodzili z tego pressingu, czy tak się poruszali, że byli o tempo, że tempo szybsi. Co z tego, że Legia chciała biegać dużo i tak dalej, ale trzeba myśleć. Dla mnie akurat ten dwumecz, czy ta, szczególnie ta i pierwsza połowa i teraz ten cały mecz, to taka Legia w chaosie, jednym wielkim chaosie i pojedyncze zrywy, morsity, można powiedzieć, że i tam dał dobrą zmianę i tutaj też był aktywnym zawodnikiem i najwięcej mieli problemów, ale defensywa i nawet wypowiedź Patryka Kuna, że po meczu. Oni wiedzieli, że od początku będzie jakość, czy będzie, żeby nie byli zaskoczeni, że Molde ruszy i tak było. I pierwsza bramka w Molde i pierwsza bramka na Legii, to wypisz, wymaluj, skopiuj, wklej na wolne pole, wyjście zawodnika, złe odczytanie, czy przegranie tego pojedynku i później obrona spóźniona, bramkarz nie pomaga. I mamy taki obraz. Tak zastanawiałem się, jak na takim poziomie takie kardynalne błędy można popełniać, bo właściwie mecz jeszcze dobrze nie rozpoczął, a właściwie już się skończył, jeśli chodzi o temat awansu. Fatalne błędy w defensywie. Pytanie, czy tutaj kogoś indywidualnie winić, czy no po prostu formacja była generalnie zagubiona wczoraj. No ja sobie wynotowałem, tak? Ribeiro. Kapłady Banków. No panowie, no, jeśli Legia dysponuje taką defensywą, to ja współczuję, bo zachowanie ich w polu karnym, patrzenie się, jak zawodnik sobie przyjmuje, zagrywa piłkę, to jest katastrofalne. Nas uczyli czegoś innego, być może teraz tak się uczy grać na wysokim poziomie. I myślę, że od nich się wymaga przede wszystkim gry obronnej. Zacząłem tutaj od tych stoperów, bo sam grałem. No, Legia zawsze słynęła z dobrych stoperów. Nie mówię o sobie, ale Jacek Zieliński przecież, Gawara, Krzysztof, to byli zawodnicy, którzy rzeczywiście
tworzyli trząs drużyny Jana z Paweł. No, mogę tak wymieniać z każdej epoki jakiegoś stopera. No, w tej chwili to ja nie widzę tam zawodnika, który by grał dobrze w obronie. Mało tego, jest presja taka, żeby tak, dobrze, oni muszą dobrze rozgrywać dzisiaj piłkę. No, ale co z tego, że oni będą dobrze rozgrywać piłkę, wprowadzać piłkę do drugiej linii, do trzeciej linii, jak oni w obronie grają słabo. I tu jest cały pies pogrzebany, moim zdaniem. Gra obronna całego zespołu, bo to, ja mówię, jeden, najlepiej zrzucić winę na jednego, bo ktoś nie doszedł, ktoś nie pokrył i tak dalej, ale gra całego zespołu. No, bramka stracona, pierwsza, druga, no to jest katastrofa, to jest katastrofa po prostu. No tak, no mówi się, że cała drużyna broni, cała drużyna atakuje dzisiaj, chociaż no indywidualnie też, jak mówimy, można by się tutaj przyczepić do poszczególnych piłkarzy, no bo to, co Pankow tam przy pierwszej bramce zrobił, no to faktycznie kryminał. No tak sobie myślę, awans w zasięgu, no bo to właściwie jedna bramka tylko do odrobienia. Mecz u siebie, pełny stadion, to po prostu aż się prosi, żeby tam wyjść, zasuwać przez te 90 minut, no i po prostu zrobić swoje, wygrać te 2-0, bo rywal jak najbardziej był w zasięgu. Tymczasem no, gdzieś widzę Legię taką pasywną, mało zdeterminowaną. Nawet była taka jedna akcja pod koniec pierwszej połowy, gdzie Legia już przegrywała 0-2. Któryś z piłkarzy, młody, nie pamiętam, przebiegł pół boiska i jeszcze oddał tam taki potężny strzał, Tobiasz wybronił. Zastanawiam się, jak on w ogóle mógł przebiec te pół boiska i jak w ogóle ktoś mógł pozwolić mu oddać ten strzał. Z czego to wynika, Tomek, taka, nie wiem, taka pasywność Legii w tym meczu? Wiesz, że jaki jest wynik, to inaczej się gra, a jak dostajesz jedną, drugą bramkę i jeszcze masz w głowie jeszcze jedną straconą do odrobienia, no to już praktycznie wszystko ci siada. Myślałeś, że zagrać 45 minut w Molde i gdzieś mieć na styku ten mecz, to daje ci tą pewność, a ta pewność później zostaje zabrana w ciągu 20 minut. I to, co Julek powiedział, ja jeszcze bym dodał obrońców, no przewidywalność w sensie tej trójki, odległości były w porównaniu do Molde, gdzie tam jeden przy drugim był na tyle, że można było przeasekurować, a jedna piłka rzucona praktycznie. Pankow źle ocenia, czyli tu też od samego początku, od tego sezonu, że gra obronna, kogo byśmy nie wstawili, to właśnie ma tutaj problem z dobrym ustawieniem się, z koncentracją i później, żeby nadrobić ten błąd, to jeszcze potrzeba też bramkarza tej bramce, który nie tylko, że ma szczęście, bo wiadomo, no też musi mieć szczęście, też musi tą piłkę odbić, czy w jednym, czy przy drugiej bramce bardziej skoncentrowany być. Jeżeli jest dośrodkowanie, to w polu karnym tak stój, albo tak się ustaw, żeby tą piłkę przeciąć, a nie żeby zawodnik mógł sytuacyjnie uderzyć, bramkarz zaskoczony i praktycznie kibice już mogą iść do domu. Mogą iść do domu i to jest przykre. To jest od początku sezonu. Można powiedzieć, że Legia tak gra w defensywie, że jeszcze umiejętnościami, zmianami się broniła nawet do tego pierwszego meczu w Molde, że się obroniła przez całe eliminacje w Europie, ale przyszedł właśnie taki mecz. Ja też się obawiałem, żeby w końcu nie nastąpiło czegoś, że ty nadrabiałeś i szczęściem, i umiejętnościami, i gdzieś, że ty w tym dwumeczu miałeś szansę. Ale teraz właśnie to pokazało Molde, że ty to przykrywałeś jakąś kołderką, te wszystkie błędy, które popełniałeś, że tam w ofensywie dawałeś sobie szansę, że Legia wymykała się spod kontroli w Europie, tymi spotkaniami. Ale teraz no, ktoś postawił, jak to się mówi, no nie liczyłeś na to, że Molde jest w stanie strzelić 6 bramek w tym dwumeczu właśnie. Ale to pokazuje, że i Legia w defensywie ma problem. Kto by tam nie grał w całej tej trójce, czy w piątce nawet z wahadłowymi, ale w ataku pozycyjnym, jak się ustawi, nie tylko Molde, już Puszcza pokazała, że jak się ustawi piątka zawodników, czy nawet jak będą grali trójką i wahadłowi, jak będą grali czwórką i tam jeszcze defensywne, to też będzie piątka, że jak będą blisko siebie, to Legia w ataku pozycyjnym tej kreatywności praktycznie ma mało albo niewiele, albo indywidualnie ma tylko do zaproponowania coś. To jeszcze kwestia obsady bramki, bo po tym pierwszym meczu już nawet na niektórych piłkarzy spadła większa krytyka niż na innych, między innymi właśnie na bramkarza Kacpra Tobiasza. Pytanie, czy wczoraj mógł cokolwiek więcej zrobić, lepiej, nawet wypowiedział się w jego temacie trener Uniaić i mówił tak, tutaj cytuję z konferencji prasowej,
Pierwszy gol zaczął się od braku zdecydowania w pomocy. Krytyka Kacpra Tobiasza po części zasłużona. To młody piłkarz i mogą mu się zdarzyć wahania formy. Uczulałem go na to i spodziewałem się, że może być nieco gorzej. Musimy na to spojrzeć dokładnie. No tak, no to jest pewien sygnał ze strony trenera, że no nie tego się spodziewa po nim tak do końca. No ja bym był tutaj innego zdania, bo z taką presją, jak on wyszedł na ten mecz, to ja współczuję jemu, bo już w pierwszym meczu poszła na niego bardzo duża krytyka za stracone bramki. Natomiast ja bym chłopaka zostawił w spokoju. To, co on zrobił wczoraj, to moim zdaniem to nie jest jego wielkie błędy, gdzie spowodowało to, że Legia przegrała mecz, że odpadła i tak dalej. Pierwsza bramka, którą stracili, no okej, no ale to domino zaczyna się walić gdzieś tam z przodu, tak? On już jest ostatnią ostoją, która może cokolwiek zrobić. Chciał przeciąć dośrodkowanie i to zrobił. No pytam się, gdzie byli obrońcy? Gdzie nabiegali obrońcy? Obrońca powinien nabiegać na niego i mieć świadomość, że ta piłka może być wybita, żeby móc wybić na rzut rożny. No, pasywni obrońcy byli, bo myśleli, że co, że bramkarz złapie piłkę w zęby i wprowadzi. Ja bym na nim krytyki takiej tutaj nie robił. Wręcz przeciwnie, ja bym go starał się troszeczkę z tego dołka wyciągnąć, bo to jest dobry bramkarz, dobry chłopak, młody chłopak i jemu się dużą krzywdę w tej chwili robi, że mówi się o takich rzeczach, że no zaraz opinia publiczna będzie mówiła, no to przez bramkarza. I tak się skończy, tak? Szkoda po prostu chłopaka. Tylko Julek, z drugiej strony, patrząc od początku tego sezonu, jak on się prezentuje, nie robi jakichś katastrofalnych błędów, tylko Julek, tylko że on nie ma szczęścia. Dobry bramkarz i nie ma szczęścia. Powiedzmy, znaczy to jest troszeczkę na wyrost, dobry bramkarz, który nie ma szczęścia, czy on jest na tyle dobry i na tyle teraz opinia publiczna czy coś i wylało się na niego troszeczkę i patrząc jak pomaga zespołowi, czy nie lepiej, żeby po prawej stronie trenera siadł? To znaczy tak, są trenerzy bramkarzy, oni jakby czy nie powiedział... Przepraszam, czy nie robi się mu krzywdy? Czy nie w najlepiej takiej sytuacji? Jakby się trener Dovhan wypowiedział albo Arek Malarz, tak, na ten temat. Oni jak gdyby są blisko tego zawodnika, oni widzą jego potencjał i z jakiegoś powodu on jest wstawiany. Ja uważam, że trener pierwszy trener... On decyduje. Znaczy on decyduje, ale pyta się, no, który bramkarz, tak? No bo on jak gdyby w treningu bramkarskim nie jest zaangażowany. Natomiast no, takie musi mieć walory ten chłopak, że na niego jednak się stawia. I ja powiem taką, może bez anegdot dzisiaj. Wystarczy, że on wybroni jakiś świetny mecz albo rzuty karne. I będzie już całkiem odwrócona sytuacja, tylko że jest najlepszym bramkarzem. Pytanie, czy to się stanie? Jeśli tak, to kiedy? Tak. Bo z jednej strony ja rozumiem oczywiście... Miejmy nadzieję, że się tak stanie. Józef Młynarczyk puszczał bramki katastrofalne w reprezentacji Polski i był jednym z lepszych bramkarzy w dziejach historii polskiej piłki nożnej. Jasne. Ja oczywiście to rozumiem. Ten taki spokój, żeby nie zalewać młodego wciąż bramkarza falą krytyki, nie daj Boże jeszcze hejtu, ale tak, z jednej strony bardzo zacne, że podchodzimy w ten sposób, że trzeba mu dać szansę, żeby się odbudował, żeby gdzieś nie zamknąć go. Z drugiej strony trener musi też patrzeć na wynik Legii. Dla niego raczej mniej ważną rzeczą jest to, żeby Kacper Tobiasz miał się dobrze psychicznie i generalnie, tylko żeby Legia wygrywała, nie traciła tylu goli. To powinien być priorytet, Tomek, chyba. No na pewno tak, tylko że nawet patrząc na te bramki, które w wczorajszym meczu Legia straciła, patrzymy na to z takiej perspektywy, też się doszukiwałem. I oczywiście, że przy pierwszej interwencji instynktownie, piłki nie chciał łapać, piłki nie sięgał. Tak był ustawiony, że tylko po prostu ją wybił akurat pod nogi. I teraz możemy się zastanowić, może powinien się lepiej ustawić, przesunąć się na tyle, żeby albo mieć tyle szczęścia, żeby tą piłkę no tak wybić.
patrząc nie tylko na zawodnika z piłką, ale też patrząc, gdzie jest przeciwnik, gdzie jest mój partner, który nabiega w bramkę, nie tylko tak. I tutaj jest kwestia. Przy tej bramce można w drugiej winić Kapłaniego, że stoisz praktycznie koszula w koszulę, a on ci jeszcze nogę. To tak się ustaw, żeby te dośrodkowanie może przeciąć. Tak się spodziewaj, żebyś ty instynktownie szybko zareagował jako bramkarz. To nie były winy Kaspra przy tych bramkach, ale oczekuje się, że bramkarz no, musi dać coś ekstra. A jak patrzysz na spotkania cały sezon, to ja sobie nie przypominam. Legia traciła tyle bramek, mnóstwo i w europejskich pucharach i w lidze, żeby dać coś ekstra. A no tutaj tak. No tego mi brakuje. Ciekawe, co by było, gdyby faktycznie koledzy pomagali Tobiaszowi i może i mniejsza presja byłaby i na nim, kiedy on też czułby się pewny, że w polu karnym ma kolegów, którzy no, gdzieś tam wypluje piłkę przed siebie, no to ktoś już jest obok niego, żeby tę piłkę wybić jak najdalej. A nie błąd i kończy no, się bramką, tak? Tak, prawda? Jeden błąd i tutaj nie ma nikogo, kto by tutaj był jakimś takim drugim buforem bezpieczeństwa. Jeszcze chciałem was zapytać przed końcem pierwszej części o te wybory Runiejcia. W pierwszym meczu no, ewidentnie przestrzelił z tym wyjściowym składem. Wczoraj było kilka zmian, bo i Pankow, i Gual, Augustyniak, Morisita od pierwszej minuty, czy no tak, trudno zapytać, czy było lepiej. Nie było lepiej, ale czy was cokolwiek zaskoczyło w tym wyjściowym składzie, czy to no, generalnie tak byście ustawili Legię w tym momencie? To znaczy ja patrzę przez pryzmat zespołu Molde, tak? Mhm. No tam nastąpiła tylko jedna zmiana. Widocznie trener... I to jest za kartki. Tak. Trener Legii miał za mało czasu, żeby eksperymentować, żeby szukać tego najlepszego składu. No, to może brzmi troszeczkę głupio, że nie miał czasu. Natomiast no, rotacja tymi zawodnikami cały czas nie wpływa dobrze, moim zdaniem, na stabilizację tej pierwszej jedenastki, gdzie ci zawodnicy muszą się rozumieć, muszą czuć się. Tutaj jest za każdym razem co ktoś inny wchodzi. Być może to jest przyczyna. Ja mówię być może, bo wiadomo, że zmiany są potrzebne, tak jak tutaj Tomek też wcześniej powiedział, żeby wymusić na tym, który siada na ławce, znowu jakąś tam determinację i pracę. Ale no... W ciągu tygodnia zmienianie takie po trzech zawodników, no to moim zdaniem nie. Tak, myślę, że w drugiej części jeszcze ten wątek będziemy kontynuować. Trochę odpowiemy na to, co wczoraj krzyczały trybuny. Tak delikatnie mówiąc, kibice poirytowani tym, co działo się na boisku. Krzyczeli w stronę prezesa, gdzie są transfery. Też odpowiemy sobie na pytanie być może, co by było, gdyby dwóch ważnych piłkarzy zimą nie odeszło. No i pytanie też o pozycję trenera, no bo Legia ma tak, z głowy puchary, z głowy puchar Polski, walka o mistrzostwo Polski taka powiedzmy niepewna, bo rywale mocni i w formie. Wrócimy do tego w drugiej części.